Hej na wszystkich, bardzo serdecznie, ja jestem Blayfox, a dzisiaj mówimy o teaser, który pojawił się na stronie Scott Games. A jest to Freddy, który pokazuje się w jednej minigier z FNAF 2 i jest do niego dołączona tęcza, która od razu mi się skojarzyła z tęczą z FNAF World. Więc zaczniemy od samego początku. Ten Freddy pochodzi z minigierki, która się nazywa Podaruj ciasto dzieciom i musi rozdawać tam ciasto dzieciom, gdzie za lokalizacją znajduje się jedno dziecko, które płacze i w końcu podjeżdża morderca i jego zabija. A potem wyskakuje na nas marionetka i nie, to dziecko nie jest marionetką. Marionetką jest dziedziak, który umarł we FNAF 4. A ta minigierka symbolizuje tylko to, kiedy została oficjalnie otwarta Freddy Fazbear Pizza, to morderca zaczyna zabijać. A to, że wyskakuje marionetka, może tylko jedynie to oznaczać, że pierwsze dziecko, które zmarło, staje się właśnie nią. Teraz przejdźmy do tematu tęczy, która znajduje się za Freddy. Trzy kolory, niebieski, żółty i różowy, oznacza prawdopodobnie tęczę, którą widzieliśmy we FNAF World w drugim update'cie, a kiedy ją pokonaliśmy, dostawaliśmy ending, gdzie stwórca animatroników umiera przez Baby. Jaki sądek ma minigierka z FNAF 2 i tęcza? Tęcza może prawdopodobnie oznaczać właśnie ten ending, a Freddy może nawiązywać właśnie do tej minigierki. Ale jakie mają powiązanie ze sobą? Tego dowiemy się później. I jakby co, po podświetleniu tego teasera nic nie możemy zobaczyć. A ja się z wami żegnam, więc do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!